Cześć kochani, z tej strony Madzia i witam Was w nietypowym vlogu, w nietypowym wydaniu. Dzisiaj jestem. Mam na sobie próbny makijaż konwentowy. Chciałabym w tym roku zrobić coś innego na Magnificon, troszeczkę inny cosplay. Tak sobie myślałam właśnie o czymś w stylu japońskim. I powiem Wam, że jak na amatorkę, na amatorszczyznę, to nie jest najgorzej. Dlaczego? Ponieważ makijaż makijażem, ale zaraz Wam powiem, co jest ważniejsze od tego makijażu. Coś, co zamówiłam i co przyszło do mnie wczoraj. I jest to przepiękna maska liska Kitsune z plastiku. Kosztowała mnie 39 zł. Jest duża, jest naprawdę spora. Ma tutaj piękną kokardkę. Tutaj dzwoneczek taki z kwiatuszkami, z frędzelkiem. Piękna, po prostu wspaniała. Nie mogę się nią nacieszyć. Nie mogę się nią nacieszyć. Jest przepiękna. I tak właśnie myślałam, że zrobiłabym sobie taki cosplay Liska Kitsune. Z tego, co zauważyłam na YouTubie i na blogach, przeważnie dziewczyny mają białe włosy, białe uszy, biała twarz i na to makijaż. Ale ja bym zrobiła coś innego. Ja bym zrobiła ciemnego Liska Kitsune, czyli moje naturalne włosy, które są długie. Nie muszę nosić peruki. Mam uszy, ale kocie i myślę, że znalazłabym takie lisie uszy w internecie. Do tego jakaś sukienka, może jeszcze uda mi się kupić taką a la kimono i na to narzuciłabym ten szlafrok, bo nie będę się wygłupiać, nie będę wydawać setek złotych na prawdziwe kimono. Tym bardziej, że no to już kimono, to trzeba inne rzeczy do tego dokupić, pas i tak dalej. To byłoby takie, sama nie wiem, może nie do końca japońskie, ale może dziewczyna przebrana, dziewczyna na przykład, która jest demonem, jest lisim demonem i w takim wydaniu trochę japońskim, trochę starojapońskim, a trochę dzisiejszym, czyli dziewczyna, lisi demon trafia do współczesności i na przykład jest w zwykłej sukience, na to taki szlafroczek i ten makijaż i maska. No zobaczę, nie wiem jeszcze na 100%, czy w ogóle będę na Magnificonie na 100%, też nie wiem. Niestety, bo tak naprawdę to, czy będę, ja wiem, w dzień Magnificonu. Ciągle trzymam tak tę maskę, ale mi się tak podoba, chcę, żebyście się też nią nacieszyli. Śliczny jest ten dzwoneczek. No i nie wiem, czy będę na 100%, dam Wam znać w dzień Magnificonu. Bardzo, bardzo bym chciała być na konwencie. I tak myślę, że ten makijaż byłby fajny na Magnificon, na konwent. Nie chcę robić nic więcej. Tutaj dziewczyny czasami sobie jeszcze robią takie czerwone paski, mają taką bladą twarz, żeby to się wyróżniało, ale ja już nie będę tego robić, też się na tym nie znam, nie chcę przesadzić, nie chcę użyć złych produktów, żeby potem mieć na twarzy bałagan. Przepraszam Was, ciągle kaszlę. Jutro idę do lekarza. No, ale powiedzcie, czy Wam się podobam w takim wydaniu, czy chcielibyście na przykład zdjęcie z takim listkiem. Czy Wam się to podoba, bo mi się to bardzo podoba. Dawno już nie malowałam się w ten sposób, to znaczy tak mocno, a ust, tym bardziej na czerwony kolor, nie malowałam od lat. Od lat, bo ja mam pełne usta i wydaje mi się, że wtedy jest za wulgarnie, tak na co dzień, prawda? Już nie mówię o konwencie, ale na co dzień, troszeczkę wtedy jest za mocno. Ale teraz uważam, że jest naprawdę fajnie i pasuje. Co Wy o tym sądzicie? Chciałam nagrać to, jak robię ten makijaż, ale teraz mi się nie udało, za bardzo kaszlę i myślę, żeby Was to denerwowało, więc wydaje mi się, że może przed Magnificonem jeszcze zrobię jedną próbę i wtedy nagram moje starania. Muszę powiedzieć, że nie mam takiego bardzo mocnego czerwonego koloru, jeżeli chodzi o powieki. To jest taki malinowo-czerwony, ale pasuje. Tutaj mam szminkę, to znaczy nie szminkę, tylko błyszczyk, który jest bardzo intensywny i nim robiłam te kropeczki i nie wiem, czy kupię coś specjalnie po to, czy już będę po prostu robić tym samym ten mój makijaż na Magnificon. Wiecie, to jest tylko kilka godzin i nie mam zamiaru też wydać kupy pieniędzy na kosmetyki, których użyję tylko raz. Myślę, że jest dobrze, nie ma tragedii.
Może być lepiej, ale ja jestem amatorką i jeżeli chodzi o makijaż, i jeżeli chodzi o cosplay, więc też nie będę się wygłupiać, to ma być zabawa, nie musi być doskonale. Powiedzcie, jak wam się podoba takie wydanie lisa, czy chcielibyście mnie w takim wydaniu zobaczyć. No i piszcie w komentarzach, co wy będziecie w tym roku robić na cosplay, czy będziecie robić w ogóle cosplay, albo jakie chcielibyście cosplay zrobić, ale na przykład nie macie możliwości, albo jest on za trudny. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, ja się czuję naprawdę fajnie, nietypowo, ale fajnie. I co, zapraszam was do kolejnych filmików, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, pa pa!